Czy to jest specjalna manipulacja? BitMEX zarobił 230 milionów dolarów w niecałe 24 godziny. Państwowy system płatności cyfrowych w Japonii. Craig Wright z petycją do sądu. Te i inne wiadomości zobaczycie w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami ze świata kryptowalut. Trochę się tego nazbierało. Także zostańcie ze mną. Na początek, tak jak zawsze, pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Jeżeli chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to w miejscu na opis znajdziesz linki do giełdy polskiej, giełdy Bitbay oraz do innych giełd. Także zapraszam. Jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to przypominam o stworzonym przeze mnie całkowicie darmowym poradniku, który możesz pobrać. Link do tego poradnika znajduje się w miejscu na opis pod tym filmem. Jest to poradnik dla początkujących, który pomoże ci się poruszać na początku Twojej kryptowalutowej edukacji. I żeby nie przedłużać, to zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj Bitcoin kosztuje 9622 dolary i jest 0,2% na plusie. Tak jak inne kryptowaluty, są bardzo, na bardzo małym plusie albo na bardzo małym minusie. Ogólnie sytuacja jest stabilna po ostatnich dosyć mocnych zawirowaniach na rynku, o czym będę mówił później. Jeżeli chodzi o te zawirowania, to na pewno trzeba wspomnieć tu o giełdzie Coinbase, który jest oskarżony przez społeczeństwo o celowe przechodzenie w tryb offline przy dużych ruchach bitcoina. Każdy, kto korzysta z tej giełdy, pewnie już zauważył, że za każdym razem, kiedy bitcoin rośnie lub spada, nagle około 5% występują duże problemy na tej giełdzie. Społeczność twierdzi, że jest to celowe zagranie Coinbase. Ostatni taki przypadek miał miejsce 1 czerwca, kiedy cena Bitcoina wzrosła z 9600 na ponad 10300 dolarów w ciągu godziny. Oczywiście zmianą cen natychmiast towarzyszył komunikat na stronie Coinbase, informujący, że usługa jest chwilowo niedostępna. Trader i badacz rynku CryptoWale poinformował o swoich obserwacjach dotyczących wzorców pracy Coinbase. W których stwierdza, że giełda ta zwykle zawiesza się za każdym razem, gdy cena Bitcoina zmienia się o więcej niż 500 dolarów na raz. Do tej pory Coinbase oczywiście nie przedstawił jeszcze dokładnego wyjaśnienia, dlaczego giełda nie funkcjonuje podczas dużych wahań cen. Nie bardzo wiem, co ma na celu planowanie takich nazwijmy to awarii, przecież zwiększony wolumen obrotów oznacza zwiększenie zarobków Coinbase, ale tym samym jestem ciekaw, jak ta giełda do tego się odniesie. Tu mamy kolejny idealny przykład, że giełdy zarabiają na takich ruchach. Bitmex zarobił 230 milionów w kilka godzin. Ostatnie wzrosty ceny bitcoina zlikwidowały krótkie pozycje na nieco powyżej 111 milionów dolarów, a spadek kilka godzin później do ceny 9150 za jednego bitcoina zlikwidował długie pozycje na tej właśnie giełdzie na 111,5 miliona dolarów. Tym samym giełda Bitmex zarobiła w kilka godzin 230 milionów dolarów. Przypadek nie sądzę. BitMEX już od długiego czasu jest podejrzewany o manipulację ceną Bitcoina na swoją oczywiście korzyść. Teraz giełda Poloniec, która dodała Binance Coin oraz Binance USD 5 czerwca i tym samym ogłosiła konkurs. Jeżeli jesteś zainteresowany tym konkursem, to zostawię ci link do opisu konkursu w miejscu na opis pod tym filmem. Trzeba zaznaczyć, że konkurs trwa do 15 czerwca. A teraz bardzo dobra wiadomość z giełd zdecentralizowanych, których ja osobiście jestem wielkim fanem. Ogromne wolumeny i rekordowe zarobki giełd zdecentralizowanych. Obroty DEX Ethereum przekroczyły 3 miliardy dolarów w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku w porównaniu do niecałych 2,5 miliarda dolarów w całym 2019 roku. Ponadto od początku roku wolumeny DEX odnotowały znaczny wzrost. W styczniu skumulowane tygodniowe wolumeny wyniosły średnio około 61 milionów dolarów dla głównych dex -ów. Zaledwie 3 miesiące później średnie wolumeny wzrosły o 213%, osiągając w marcu 193 miliony dolarów. Prognozowane roczne zyski dla głównych dex monitorowanych przez token Terminal, takich giełd jak Bancor, IDEX, Uniswap, 0x oraz Kyber Network są na dobrej drodze do osiągnięcia w tym roku nowego maksimum na poziomie 12 milionów dolarów. W przypadku DEX zarobki zależą przede wszystkim od wolumenu obrotu, ponieważ platformy te zazwyczaj biorą całość lub część opłat uiszczanych przez traderów. Wiadomo, że zdecentralizowanym giełdą jest jeszcze bardzo daleko do wyrównania obrotów z tradycyjnymi giełdami, ale jak widzimy, są na bardzo dobrej drodze. Teraz prosto ze zdecentralizowanych giełd idziemy do Indii i dobrej wiadomości: banki komercyjne w Indiach mogą świadczyć usługi bankowe dla handlowców i firm handlujących kryptowalutami. Wyjaśnił w zeszłym tygodniu bank centralny tego kraju. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego zakazu, powiedział 22 maja Bank Rezerw Indii. Oświadczenie pojawiło się w odpowiedzi na zapytanie złożone przez B.V. Harisha, współzałożyciela giełdy kryptowalut Unocoin, zgodnie z prawem do informacji RTI. Otóż 4 marca Sąd Najwyższy Indii uchylił postanowienie Banku Rezerw Indii z kwietnia 2018 roku które ograniczało bankom świadczenie usług dla podmiotów zajmujących się kryptowalutami. Indie to ogromny rynek, a wraz z nim może napłynąć bardzo duży kapitał do świata kryptowalut. Niektóre giełdy odnotowały już znaczny wzrost wolumenu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Przykładowo CoinDCX z Mumbai platforma handlu kryptowalutami i agregator płynności odnotowała 150% wzrostu liczby aktywnych użytkowników w samym marcu. Bardzo dobra wiadomość ze strony Indii, Teraz z Indii przeniesiemy się do Kanady. A w Kanadzie firmy kryptowalutowe są teraz w pełni regulowane i wymienione jako podmioty świadczące usługi pieniężne. Po pięcioletnich negocjacjach z lokalnymi graczami bitcoin, kraj ten uregulował 1 czerwca wszystkie firmy zajmujące się aktywami cyfrowymi. Jest to bardzo dobra wiadomość, ale... Ale zawsze jest jakieś ale. Transakcje przekraczające 10 tysięcy dolarów muszą być zgodnie z prawem zgłaszane odpowiednim agencjom. Firmy i osoby prywatne są po opublikowaniu noty, będą teraz rejestrować się w krajowej agencji FinTrack zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto takie podmioty z konieczności będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji, identyfikacji i sprawozdawczości. Także zapomnijmy o jakiejkolwiek anonimowości w Kanadzie. Teraz Japonia, gdzie największe japońskie banki mówią o budowie systemu płatności cyfrowych. Grupa finansowa Mitsubishi UFJ, grupa finansowa Mizuo, grupa finansowa Sumitomo Mitsu, nie wiem czy to dobrze wymawiam, pewnie nie, są to instytucje kontrolujące m.in. ponad 6,6 biliona dolarów. Będą one uczestniczyć w grupie analitycznej w celu ustalenia wykonalności krajowego rozwiązania w zakresie płatności cyfrowych. Po stronie regulacyjnej zarówno Bank Japonii, jak i Agencja Usług Finansowych będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wraz z przedstawicielami departamentów rządowych, w tym finansów i Ministerstwa Gospodarki i Spraw Wewnętrznych. W skrócie mówiąc, będą oni chcieli opracować cyfrowy system płatności wspólny dla banków, dużych firm i organów regulacyjnych. Już chodzą pogłoski, że kryptowaluty mogą bardzo ucierpieć w Japonii poprzez tą inicjatywę. A teraz Rosja. Blokady wprowadzone przez koronawirusa zwiększyły handel bitcoinami w Rosji. Jak donosi RBC, przedstawiciele rosyjskich biur giełd takich jak Binance, Garantex i Exmo podkreślili wzrost liczby użytkowników w Rosji. Liczba ta jest związana ze wzrostem wolumenów handlowych od marca do czerwca. Gleb Kostarew, szef przedstawicielstwa Binance w Rosji wyjaśnił, że liczba rejestracji na ich platformie w kwietniu 2020 roku była dwa razy większa, niż w grudniu 2019. Analityk United Traders Fedor Anaszenkow uważa, że izolacja od pandemicznego koronawirusa była jednym z czynników prowadzących do wzrostu wolumenu handlu. Są jednak pozytywne strony wirusa. Przejdźmy teraz do Bitcoina i portfela Wasabi. Wasabi Wallet pod odstrzałem Europolu za ułatwienie transakcji w darknecie. Europol Organ ścigania Unii Europejskiej wewnętrznie przedstawił dwuczęściowy raport na temat portfela Wasabi na początku tego roku, analizując przede wszystkim wykorzystanie portfela do działań przestępczych. Powołując się na dane China Analysis, pierwszy raport mówi, że w ciągu ostatnich trzech tygodni bitcoina w wysokości prawie 50 milionów dolarów zdeponowano w Wasabi, z czego prawie 30% pochodzi z Darknetu. Korzystanie z usług mieszania bitcoinów przez podmioty Darknet rzeczywiście rośnie, jak zauważyła kryptoanalitka. Bitfury. Stwierdzono, że udział bitcoinów wysłanych do mikserów przez podmioty Darknet wzrósł o 20% w pierwszym kwartale 2020 roku, w porównaniu do zaledwie 1% w pierwszym kwartale 2019 roku. To jest dowód na to, że takie portfele jak Wasabi i kryptowaluty skoncentrowane na anonimowości są bardzo łatwym celem dla rządów. Wcale się nie dziwię, jak w końcu wszystko co anonimowe zostanie zakazane. Teraz przejdźmy do. Nie za bardzo anonimowego bitcoina oraz trudności wydobycia. Trudność wydobycia bitcoinów spada o 9,29%. Największy spadek trudności w tym roku miał miejsce 26 marca, kiedy poziom trudności spadł do 15,9%, a 20 maja był spadek do 6%. Całkiem niedawno, bo 4 czerwca spadł do 9,29%. Ta szczególna redukcja trudności była pierwszą, która nastąpiła po halvingu, który spowodował spadek wynagradzania górników na blok z 12,5 Bitcoina do 6,25 Bitcoina. Zmniejszenie trudności oznacza kapitulację nierentownych górników, a to jest bardzo dobra wiadomość dla kopalni, które zostały w sieci. Dzieje się tak jak przewidywano przed halvingiem. Trzeba mieć na uwadze, że górnicy teraz otrzymują mniejszą nagrodę, za prąd płacą cały czas tyle samo i w jakim stopniu ta inwestycja musi im się zwracać. Tym co się nie zwraca, niestety kapitulują. A teraz predykcja ceny Bitcoina i nowy model kwantowy dla Bitcoina przewiduje dno w 2021 roku, przed wielkim bull ranem w 2022 roku. Jest to dla mnie całkowita nowość. Analityk Crypto Whale wykorzystuje model kwantowy do prognozowania ceny Bitcoina. Crypto Whale przez ostatnie 6 lat opracował model, który, jak sam twierdzi, Skutecznie przewidział każdy duży ruch od 2018 roku. Szkoda tylko, że nie znalazłem tego dokumentu nigdzie, bo łatwiej byłoby to zweryfikować. Ale do rzeczy. Na wykresie są dwa obszary zaznaczone jako fazy Fermi Diraka jeden z okresu od połowy 2014 roku do początku 2016 roku, a drugi ma być wkrótce. Podczas tej fazy analityk przewiduje spadek bitcoina do nawet 4000 do końca tego roku. Z potencjalnym spadkiem poniżej 2000 dolarów. Model prognozuje następnie poprawę do około 6000 dolarów w połowie 2021 roku, a następnie kolejny spadek poniżej 4000 dolarów do końca tego 2021 roku. I wtedy, zgodnie z tym modelem, rozpocznie się kolejna Hossa, która przełamie 24000 dolarów do połowy 2022 roku. Jak mówi sam analityk, ten model analizy kwantowej wykorzystuje do prognoz dziesiątki modeli statystycznych pomiarów i badań Bitcoin. To czy mówi prawdę, tego nikt nie wie. Już w tym roku będziemy mogli to zweryfikować, na ile skuteczne są jego analizy. A z kolei Adam Back twierdzi, że kryzys popchnie Bitcoina do 300 tysięcy dolarów nawet bez instytucji. Jeżeli nie znacie tego człowieka, to powiem, że był, w sumie nadal jest uważany za jednego z grupy Satoshi Nakamoto, Polecam zapoznać się z jego historią, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Twierdzi on, że obecna sytuacja drukowania pieniędzy na potęgę, praca z domu oraz lockdowny, hodlerzy oraz górnicy przyczynią się do wzrostu bitcoina do 300 tysięcy dolarów w ciągu pięciu lat. Uzasadnia, że ludzie szukają zabezpieczenia swoich pieniędzy, a bitcoin jest do tego idealny. Dosyć śmiała analiza do 300 tysięcy dolarów tylko na podstawie wirusa. No zobaczymy, czy ma rację. Jak już są predykcje ceny, to w moim filmie nie może też zabraknąć Petera Schiffa, który jest przeciwnikiem bitcoina, za to zwolennikiem złota. Peter Schiff mówi, że niedawny wzrost bitcoina wynika z manipulacji wielorybów i nazywa bitcoina programem piramidy. W odpowiedzi na tweeta op opublikowanego przez współzałożyciela Gemini, Tylera Winklevosa, Schiff twierdzi, że wieloryby manipulują rynkiem, aby utrzymać piramidę, ponieważ wiodąca kryptowaluta nie przyciągnęła pieniędzy instytucjonalnych. Oświadczenie Petera Schiffa pojawiło się kilka dni po tym, jak gigant inwestycyjny Goldman Sachs poradził swoim klientom, aby nie kupowali bitcoinów, mówiąc, że aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin nie stanowią realnego uzasadnienia inwestycyjnego. Podczas gdy CEO Euro Pacific Capital nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojego twierdzenia, społeczność kryptograficzna śledzi nowe dane wskazujące, że Wall Street kupuje bitcoiny z zawrotną prędkością. Taka mała ciekawostka na koniec tego newsa. Teraz przejdźmy do mojego ulubionego fake Satosiego Kriega Wrighta, który składa petycję do sądu z zachowaniem listy adresów Bitcoin utajnionymi. Tu na stronie nawet możemy zobaczyć ten wniosek. I co ciekawe, ten ruch pojawia się kilka dni po tym, jak jeden z górników Bitcoin podpisał kryptograficzną wiadomość przy użyciu 145 adresów zgłoszonych przez Kriega Wrighta w jego toczącej się walce o majątek Klejmana. Nieznany byt odrzucił twierdzenie Wrighta, że jest on pseudonimowym twórcą Bitcoina Satoshi Nakamoto, nazywając go kłamcą i oszustem. Zespół prawny Wrighta twierdzi, że klucze publiczne stanowią finanse osobiste i że ich opublikowanie może spowodować pewien stopień i prawdopodobieństwo szkody. A czy ktoś z Was wierzy, że Craig Wright może być prawdziwym Satoshi Nakamoto? Dajcie znać w komentarzu, ciekaw jestem Waszych opinii. Teraz przejdźmy do wiadomości z projektów kryptowalutowych. I na początek Ripple i Brazylijski Bank Centralny organizują zamknięte spotkanie w celu omówienia kwestii instytucjonalnych. Rynki przekazów międzynarodowych są głównym przedmiotem zainteresowania Ripple, ponieważ on ma na celu ułatwienie rozliczeń transgranicznych za pomocą kryptowaluty XRP. Przepływy przekazów w Brazylii są wyceniane na 2,5 miliarda dolarów, co czyni lokalny rynek porządnym celem firmy kryptowalutowej. O przebiegu spotkania niewiele wiadomo, bo było ono zamknięte dla mediów, ale z doniesień wynika, że chodziło o sprawy instytucjonalne. Moim zdaniem w niedalekiej przyszłości dowiemy się o współpracy Ripple z bankami w Ameryce Łacińskiej oraz Brazylii. Teraz ICON, o którym dawno, dawno nic nie mówiłem i publikują protokół interoperacyjności blockchain w Korei Południowej. Każdy fan ICON wie, że chcą oni połączyć świat za pomocą blockchaina. A ten protokół to bardzo duży krok w przód. BTP jest protokołem interoperacyjności, który pozwala odrębnym, autonomicznym blockchainom na interakcję i komunikację między sobą, w tym z całkowicie różnymi modelami i algorytmami konsensusu. Pozwala także na interoperacyjność między publicznymi i prywatnymi łańcuchami bloków. W dużym skrócie mówiąc, tworzą oni aplikację, na której będzie można przesyłać różne tokeny między różnymi blockchainami które nie mają ze sobą nic wspólnego. Ja osobiście nie jestem jakimś zagorzałym fanem Icona, ale to rozwiązanie bardzo mi się podoba. Ale za to jestem zagorzałym fanem Cardano, chociaż nie idzie im za szybko, jak każdy dobrze wie. Ale tutaj mamy wiadomość i datę premiery Shelly. Charles Hoskinson, dyrektor generalny Input Output Hong Kong, ogłosił wprowadzenie Shelly, najnowszej aktualizacji Cardano. Sieć zacznie się rozwijać między 30 czerwca a 7 lipca. W końcu się doczekałem. Nie ukrywam, że jestem fanem Cardano, tak jak już powiedziałem, i ten projekt jest jednym z moich faworytów. I kolejny mój faworyt w którego wskaźniki społecznościowe eksplodują według organizacji Luna Crush. Lunar Crash. Lunar Crash bierze pod uwagę głębokość interakcji w mediach społecznościowych przy użyciu różnych wskaźników. Należą do nich oznaczone jako ulubione, polubienia, komentarze, odpowiedzi, tweety, retweety, cytaty i udostępnienia i wiele, wiele innych. Analizując te dane, firma analityczna może określić stopień zaangażowania społeczności w określony zasób cyfrowy. Pierwszy znaczący wzrost wskaźników zaangażowania, Wiczeń, miał miejsce 7 kwietnia. Było to 2,2 miliona. Ale już 28 maja aktywność społeczna wokół tego altcoina gwałtownie wzrosła, rejestrując ponad 4,4 miliona zleceń w internecie. Cieszę się bardzo. Moim zdaniem jest to bardzo niedoceniony projekt. A Wy jakie macie zdanie na temat VeChain? Macie wety w swoim portfolio? Podzielcie się informacją. Teraz przejdźmy do Ethereum, którego chyba każdy ma w swoim portfolio. Ethereum Layer 2. Wstępne wdrożenia zakończone powodzeniem. Od dawna wiadomo, że Ethereum ma problemy ze skalowalnością. Nie powstrzymało to jednak deweloperów przed wprowadzeniem nowych rozwiązań i platform. 1 czerwca Vitalik Buterin napisał na swoim Twitterze, że początkowe wdrożenie strategii skalowania warstwy drugiej Ethereum zasadniczo zakończyło się sukcesem. Pozostaje dopracowanie i wdrożenie. Fani ETH na pewno czekali na tę wiadomość. IOTA IOTA wydaje oprogramowanie do węzłów Hornet V040. Poprawia ono użyteczność i wydajność. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem, Hornet V040 przyniesie znaczną poprawę wydajności systemu i doświadczenia użytkownika. I tu mamy informację, że aktualizacja została wydana. Przeglądarka Brave wprowadza konkurenta Zoom. Przeglądarka Brave uruchomiła usługę wideokonferencji, która ma konkurować z Zoom. Usługa połączeń wideo Brave Software jest bezpłatna i obecnie dostępna w Ameryce Północnej dla użytkowników aplikacji Nightly Browser. Ja używam przeglądarki Brave, ale nie jestem jakimś fanem tego projektu. I na koniec dobra wiadomość dla całej społeczności kryptowalut. Gemini integruje swoje usługi z portfelem Samsunga. Ta integracja pozwoli użytkownikom Samsung Blockchain Wallet połączyć się z aplikacją mobilną giełdy w celu kupowania, sprzedawania i handlu kryptowalutami. Gemini to pierwsza amerykańska giełda kryptowalut i depozytariusz współpracująca z firmą Samsung. Bardzo dobra wiadomość dla całej społeczności kryptowalut: kupowanie i sprzedawanie krypto staje się coraz łatwiejsze i całą adopcję na pewno ułatwiają takie firmy jak właśnie Samsung. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.